Dobra, siemaneczko. Dzisiaj pokażę wam, jak wyczyścić koniowi kopyta. Kurde, zapomniałem kopyt. Dobra. Tak, tego nie róbcie. Zapraszam was do oglądania. Dobra, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku na kanale Na Bali. A dzisiaj tak. Dzisiaj idziemy, zainspirowany filmikiem na YouTube, idziemy, pokażę wam, jak się czyści prawidłowo kołynią kopyta, tak żebyście sobie mogli z tym poradzić, jak jesteście mniejsi trochę, no bo jak jesteście więksi ogólnie, to dużo łatwiej jest czyścić, siłować się wtedy można z koniem, który nie daje. A no jak jesteście mali, to musicie troszeczkę sobie znaleźć sposobu i żeby to było bezpieczne, bo no różnego typu sytuacje się zdarzają niebezpieczne, które chcielibyśmy uniknąć. No i co, weźmiemy sobie jakiegoś konia, nie wiem, takiego, żeby nie dawał nóg, ale no nie wiem jaki, żeby się nie powtarzały, może nie wiem. Zobaczymy, jakiego tam wezmę. Taki, który ciężko daje nogi, o, żeby było trochę trudniej. I zobaczymy, jak to będzie mi szło. Nie, pokażę wam takie protipy, jak to zrobić, żeby koń fajnie dawał nogi i było wszystko tak, jak trzeba. Dobra, dobra. Idziemy sobie na pastwisko po konia, którego będziemy czyścić. Nie wiem jeszcze, jakiego wybierzemy, ale jakiego się tam wybierze. Basiek jest dobry, bo ciężko, często są z nim problemy odnośnie czyszczenia kopyt, ale kurde blady, no jakiś taki najtrudniejszy. Albo wezmę w ogóle Barbie z Bellą i na nich bym pokazał, jak się czyści kopyta. A kogo my tu mamy? Maluszka mamy. I wtedy by było w ogóle sztosik, jakbym na nich pokazał, ale kurde, one będą się strasznie kręcić i mi będzie ciężko nagrywać i tu będzie największy problem. Dlatego myślę najbardziej o szamanie, że sobie wezmę szamana i wam pokażę, po prostu omówię wszystko to, co jest najważniejsze i to też chyba będzie spoko. Jeżeli byście chcieli, to mogę na następnym odcinku poproszę kogoś, żeby mi potrzymał kamerkę, to nagramy najwyżej pracę właśnie taką Barbie z Bellą, jak się to u nas wszystko odbywa, a dzisiaj wezmę szamana, bo po prostu najpierw zrobimy to na koniu, który dobrze daje nogi, a potem nie najlepiej, bo na przykład Barbie ma rozwaloną tylnią nogę i przednią miała i ona ma tam troszeczkę uraz do tych nóg i jest to dużo cięższe. O, widzicie, popatrzcie, co się dzieje. Na pastwisku konikom się chce pić i kurde blade szukają wody. Trochę im pomogę, bo chyba im się nie napiły się tam, bo ich konie nie dopuściły i to im trochę pomożemy. W ogóle patrzcie. Jaja jak berety, nie? Wszedłem po konia i wziąłem sobie zamiast uwiązu to dwa kantary. Takie rzeczy to tylko ja mogłem wyczynić, no po prostu zarąbiście. Dobra, będę go musiał przyprowadzić po prostu w ręku bez uwiąza, no niestety tak to bywa. Księciuniu coś się wystraszył. Dobra, biorę tego konia i idę. Dobra, przyprowadziłem sobie szamana tutaj na razie tutaj, później przejdę się w tamto miejsce, będzie trochę widniej, lepiej będzie wszystko widać. A co teraz robię, bo jak wiecie, szaman to jest konie rasy brudnej. Co to znaczy, że koniec rasy brudnej? Się ciągle brudzi, nie widać może tego w kamerce teraz, ale on jest brudny, to bardzo brudny, więc go najpierw wyczyszczę tak ogólnie szczotkami, a potem pokażemy wszystkim szaman, jak się czyści nóżki, tak? Czy nie pokażemy? No, pokażemy, dobra. Tu jeszcze muszę mu poprawić kantar, bo jest źle zapięty. Za bardzo na nosie. Jak wiecie, kantar ma być, nie może być tutaj tak niziutko, tylko musi być o. Tu wtedy jest dla konia najwygodniej. Okej, to co, ja się biorę do roboty. Okej, moi drodzy, co ważne, jest podczas czyszczenia nogi, nóg koniowi, nie, musicie zobaczyć po prostu,
jak wasz koń stoi, czy na pewno nie spiera się na tej nodze, bo jeżeli będziecie czyścili daną nogę, tak, a koń będzie się na niej opierał, to po prostu no, nie ma szans, żeby on wam ją dał. Dlatego zawsze popatrzcie sobie na konia, jak rozkłada ciężar ciała. Jak widzicie, szaman ma podniesioną jedną z tylnych nóg, czyli wiecie, że na pewno stoi na trzech pozostałych nogach, będzie mu stać i nie będzie za bardzo jej chciał dawać. Tak? Co później? Jak to już przejdziecie ten etap, to warto jest, konie wiecie, nie mówią i warto im jest powiedzieć, co chcecie zrobić. Dlatego też popatrzcie na mnie. Jak zaczynacie czyścić, to pierwsze co, pchnijcie sobie konia, żeby dobrze stał. Czyli szaman stanie sobie na tamtej nodze. I zaczynacie od ucha pokazywać koniowi, co chcecie robić. A, jeszcze zapomniałem kopystki. Zawsze kopystkę musicie mieć. To jest ważne. No i co? Bierzecie, głaszczecie, pokazujecie, co chcecie. Pokazujecie, pokazujecie. Jak nie chce dać, bo jak widzicie, oparł się znowu na tą nogę, więc go trzeba troszeczkę przekamarzyć. Z tego względu przejdziemy. Hop, bierzemy takiego szamana i głaszczemy. Jak widzicie, szaman od razu wziął nogę i teraz obczyszczamy. Hop, hop. Dobra, wezmę kamerkę. Jak widzicie, koń ma tutaj taką strzałeczkę, którą po prostu musicie kopystką odpowiednio mocno wyczyścić. Nie boicie się raczej tego robić, ponieważ koń ma tak twarde kopyto raczej, że no, wątpię, żebyście mu zrobili krzywdę, tak? No i co? Odkładamy delikatnie kopyto na ziemię. Ok. A, i jeszcze w sumie to zapomniałem wam powiedzieć taką ważną rzecz, że starajcie się nie trzymać nogi w obrębie tam, gdzie koń stawia nogę, tak? Bo jak on będzie, chodź daj nogę, będzie zabierał nogę, tak? Wy tu będziecie mieć, szaman, bum, walnie was i stanie wam na nogę, tak? Tył. Jak wiecie, konie kopią do tyłu, albo i nie wiecie. Wiecie, albo i nie wiecie, konie kopią do tyłu, dlatego jak bierzecie na przykład nogę z tyłu, to co? Zawsze staracie się stać bliżej głowy konia, dzięki czemu minimalizujecie sobie ryzyko. Szajson i do przodu. Op. Tak, minimalizujecie ryzyko. I co, szaman znowu. Nie chce coś stać na tej nodze. Bierzecie nogę. Hop. Do siebie. Tak. Zabieracie. Tak. Trzeba. I zabieracie nogę zawsze na kolano. Kładziecie tą nogę na kolanie. Dzięki czemu wam będzie dużo łatwiej czyścić. I nie będziecie się musieli śrołować. Jeżeli koń zaczyna tą nogę zabierać, to staracie się jak najszybciej po prostu odskoczyć w stronę głowy konia, bo koń będzie zawsze kopał, musi wziąć zamach, a potem dopiero kopnąć. Dlatego starajcie się uciekać w przód. Z przodu zawsze uważajcie, żeby wam na was nie stanął. Co więcej, odnośnie czyszczenia kopyt, chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu pytajcie w komentarzach. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby pokazywać koniowi, co chcemy zrobić, bo no nie wiem, jak ktoś jest w szkółce czy coś, to konie po prostu nie wiedzą, o co chodzi czasami i jest bardzo ciężko się z nimi dogadać. A jeżeli podejdziecie, pogłaszczecie od szyi, tak, polecicie w dół, to koń praktycznie sam powinien dawać nogę, tak? Będzie bez problemu.
Okej, okay. To co? Myślę, że na dzisiaj odnośnie czyszczenia kopyt to będzie tyle. A i co ważne, jeżeli jesteście w stajni, tak, to warto, abyście mieli kask na głowie, no bo są różnego typu niebezpieczne sytuacje, w których to kask może was uratować. W szczególności, jeżeli macie przy koniowiązach, jest dużo koni, jest tam zamieszanie. Konie często, właśnie przy czyszczeniu kopyt, to się najczęściej zdarza, że jest dużo osób, zamieszanie i często jesteście schyleni, tak? No i tutaj są niebezpieczne sytuacje. Dostaniecie w głowę kopytem i będzie bardzo boleć, a w najgorszym wypadku coś wam pęknie. Dlatego musicie uważać cały czas. I kask przy czyszczeniu koni też jest bardzo ważny, więc polecam. Dobra, na dzisiaj to już tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. No i siemaneczko, do następnego odcinka.